emocją oczekiwane spotkanie międzypaństwowe Polska-Węgry. Polacy w białych koszulkach. 20 minuta gry. Po pięknej, płynnej akcji Szandor centruje, Monosztoli strzela i tak 1-0. Znów gorąco pod naszą bramką. Fołtyn broni. Pięknie, bardzo pięknie. Fołtyn grał doskonale. Niestety został kontuzjowany. 27 minuta gry. Znów Monosztoli strzela do pustej bramki. 2-0 dla Węgrów. Po przerwie Polacy grają lepiej, szybciej. Pol przy piłce? Utrzymał się, strzela! Gol! Wynik 2-1 i w naszych kibiców wstępują nowe nadzieje. Niestety nie na długo. Węgrzy atakują coraz niebezpieczniej, są wyraźnie lepsi. W ciągu 7 minut padają 2 gole. Schodzimy z boiska, raz jeszcze pokonani.